stwórzmy sobie teraz nową klasę. Nową klasę, która będzie coś nam wyświetlała, coś pokazywała. Nazwę ją klasę, nazwę tą Hello. Mam klasę Hello, już ją powiększam. I tutaj od razu powiem. W klasie config, klasa configuration jest jedną z adnotacji, jedną z wielu adnotacji, w ramach której Spring klasyfikuje daną klasę jako jego część. Czyli mogę tutaj dodać klasę, adnotację config. Configuration. Mogę dodać adnotację również service. Mogę dodać adnotację component. Mogę oddać konfigurację repository. O, tu już mi podpowiada rest controller, jego użyję. Controller. Jeszcze mówiłem o jednej repository. Repository. Ok. To jest kilka z podstawowych metod, które zamieniają mi klasę na klasę bina. Co właściwie jest bin? Bin jest to obiekt, który jest zarządzany przez Springa. Czyli jeżeli moja klasa posiada jedną z tych adnotacji, oczywiście tych adnotacji jest dużo więcej, ale te, które tutaj wylistowałem, one są najczęściej spotykane, najczęściej wykorzystywane. Jeżeli moja klasa posiada jedną z tych adnotacji, to wówczas Spring już wie, że ta klasa będzie należała do niego. Po kolei jak to się dzieje? Spring sprawdza, jaki pakiet ma przeskanować. Ma przeskanować pakiet app. Wówczas przechodzi po wszystkich klasach i wszystkich pakietach w pakiecie app i widzi, o, tutaj jest adnotacja, która mówi mi mniej więcej tyle, że ta klasa ma należeć do mnie. I właśnie w ten sposób tak to działa. Czym się różnią te klasy między sobą? Adnotacja configuration służy nam do tego, żeby dana klasa była konfiguracją. Serwis, jeżeli chcemy, aby dana klasa była jakimś usługodawcą, coś nam dostarczała. Komponent, jeżeli dana klasa ma być realizowana w kontekście Springa, ale nie mamy jasno sprecyzowanych jej celów. Rest controller jest to adnotacja, która mówi mi, że dana klasa ma stanowić interfejs restowy. Controller, która mówi mi, że ma sprawować w jakiś sposób controller, czyli przesyłać jakiegoś dane. Repository, czyli która będzie nam dostarczała, w pewnym momencie przechowywała, zarządzała danymi. To, co chcę Wam dzisiaj przedstawić, to jest proste Hello World, które wywołamy sobie z poziomu przeglądarki. Dlatego też najlepszą adnotacją będzie REST Controller, ponieważ będziemy się komunikować z naszą aplikacją właśnie z wykorzystaniem interfejsu restowego. W ramach tej klasy tworzę metodę, może nie statyczną, ale stworzę metodę, która zwróci mi stringa i nazwę tę metodę również Hello. Załóżmy, że ta metoda będzie zwracała mi hello. OK. Say hello. Metody powinny być czasownikami. Spring Act, tak. Ja najlepiej Wam polecam książkę Spring Akcji. Parę miesięcy temu została wydana wersja 5. Jest naprawdę fantastyczna. Również polecam, jeżeli zaczynacie, to również polecam Wam swojego bloga. bykowski.pl. Oczywiście link jest w opisie. Możecie śmiało nawiązać do tego, z tego bloga czerpać informacje. Tam są również użyte wszelkiego rodzaju opisy, tak jak zacząć ze Springiem. Czyli wszystko to, co mówię, jest właśnie opisane w postaci artykułów. OK. Stworzyłem metodę i teraz, żeby zamienić tą metodę, uczynić tą metodę metodą webową, muszę dodać kolejną adnotację. Ta adnotacja nazywa się getMapping. I w jej parametrze definiuję sobie endpoint, pod jakim będzie wywołana dana metoda.
Załóżmy, że dana metoda będzie zawołana pod endpointem, który nazwę również say hello. OK? Jak to działa? W momencie, kiedy wejdę sobie na localhost 8080 / say hello, powinienem dostać odpowiedź w postaci hello. Ja myślę, że to jest wystarczająca aplikacja na ten moment, żeby już zacząć testować.